Cześć, naszym nowym dzisiejszym gościem Michał Kowalewski, drużyna Chili Amigos. Cześć Michał. Cześć. Drugi raz, powtórka, kamera nam się przed chwilą wyłączyła. Michał, poznałeś pytania. No tak. Trudny zestaw był, czy łatwy? Nie, myślę, że no to do pytania były takie, należało zadać. Jak się spodziewałeś? No dobra, jako że ludzie tutaj nie słyszeli, no to zadam je jeszcze raz. Michał, co się dzieje z Chili Amigos? Jedno zwycięstwo, 7 porażek, 8 spotkań. Jest to zdecydowanie najgorszy start drużyny Chili Amigos w historii siatkarskiej Ligi Trójmiasta, nie licząc tej przygody drugoligowej. Co się dzieje, Michał? Co się dzieje? 3 nowych zawodników z podstawowego składu mamy, także no i tyle. No. Mhm. 3 nowe osoby, musimy się zgrać, no niestety to zajmuje trochę czasu. Mhm. No i dlatego, ale nie można też tak powiedzieć, że słabo gramy, no bo jednak mamy przebłyski tych dobrej gry, potrafimy ugrać 1-2 czy tam 1,5 seta, no i wkrada się tam, powiedzmy, niedoświadczenie, brak treningu i tak dalej, także myślę, że nie jest źle. Ale wiesz, teraz ci koledzy, którzy dołączyli do drużyny, mogą się w pewien sposób poczuć urażeni, bo sobie pomyślą, że a jednak coś tam sportową jakość mają w sobie, więc chyba chodzi tu bardziej o ten element zgrania, którego obecnie nie ma, tak? Tak, dokładnie. No niestety, no mamy takie, że tak powiem, środkówka amatorska rządzi się swoimi prawami. Mamy, powiedzmy, raz w tygodniu salę, próbujemy coś tam trenować, no ale to też nie zawsze jest tak, że wszyscy są dostępni, każdy wiadomo ma swoje, ma swoje też, że tak powiem, prace, które dają mu, że tak powiem, chleb i tyle, no a to jest tylko amatorski sport. Mimo wszystko wiedzieliście, jakie będą problemy w tym sezonie, wiedzieliście, że wypadł ze składu Grzesiu Walukiewicz, że wypadł Daniel Gołuński, że wypadł Maciek Wąsicki i że wypadł Maciek Kuraż. Zdawaliście sobie z tego sprawę przed rozpoczęciem sezonu. Czy mimo to wiedzieliście, że potoczy się to w taki, a nie inny sposób, czy jednak myśleliście, że będzie nieco lepiej? Nie, to znaczy wiemy, że powiedzmy jesteśmy już, który to, 8 czy 9 sezon w tej lidze, licząc te rundy wiosenne i jesienne. Także wiedzieliśmy, że ta liga idzie do góry. Tak? Także z roku na rok coraz trudniej jest, powiedzmy, być w tym czubie. No my jesteśmy zawodnikami, którzy, powiedzmy, mają już ten PESEL jakiś tam na sobie, jedna z najstarszych drużyn. Mimo to próbujemy, że tak powiem, walczyć i tyle. Jak miałbyś tak cofnąć się pamięcią do tych spotkań z obecnego sezonu, no niekiedy macie takie fragmenty, że gracie naprawdę na dosyć wysokim poziomie. Wówczas albo wygrywacie te sety, albo jesteście równorzędnym rywalem dla nawet wyżej notowanej drużyny. Natomiast zdarzają wam się takie sety, jak ostatnio w meczu z Kradweną, czy jeszcze wcześniej z Husarion, i to jest absolutnie niewytłumaczalne. No, tacy goście, tak doświadczona drużyna, no nie może sobie na coś takiego pozwolić. Z czego to wynika? Czy już w pewnym momencie, wiedząc, że nie wygracie danego seta, całkowicie odpuszczacie, czy jakby szukał tych przyczyn gdzie indziej? Nie, myślę, że to jest brak zgrania. Jednak taka, powiedzmy, czasami brakuje takiego pójścia w to, że jednak każdy walczy za cały zespół. Tak? Powinniśmy być jednością na boisku, no i nie zawsze nam to się udaje. No, tak można by pokrótce to wytłumaczyć, no bo to nie jest tak, że nie posiadamy umiejętności, bo czy mecz ze Speednetem to pokazał, że mimo iż drużyna zajmuje czołowe miejsce w tabeli, no to byliśmy w stanie nawiązać z nimi walkę i wygraliśmy jednego seta, także to nie jest tak, że nie mamy umiejętności, po prostu zawodzi nas, mi się wydaje, taka powiedzmy ten ogień na boisku taki, żebyśmy po prostu byli w stanie walczyć jeden za drugiego i tak dalej, także to mi się wydaje najbardziej zawodzi nas. Kilka spotkań do końca sezonu zostało. Dzisiaj gracie z drużyną Best Boys Bloom. No, drużyną, która jest nad wami tuż w tabeli, która wygrała jedno spotkanie więcej. No, rywal absolutnie w waszym zasięgu. Liczycie dzisiaj tutaj na punkty? Jak to wygląda? Jak zawsze liczymy na punkty, aczkolwiek to mówię. Mieliśmy już na widelcu, można by powiedzieć, i Husarię, i Kradwenę. Oba mecze powinniśmy wygrać. Były też spotkania na samym początku. Sportem powinniśmy wygrać za 3 punkty. No ale to tak jest. Taki jest sport. Taki jest sport amatorski, trzeba się z tym pogodzić. Tak jak wspominałeś wcześniej, czyli Amigos, 8 sezon bodajże w siatkarskiej lidze Trójmiasta. Który sezon, jeśli miałbyś tak sięgnąć pamięcią, który sezon był dla was najlepszy, w którym drużyna czuła się najlepiej, w którym drużyna osiągała najlepsze wyniki i po prostu najlepiej grała w siatkówkę? Znaczy, no myślę, że to był ten sezon tuż przed awansem do drugiej ligi, no bo wtedy zajęliśmy drugie miejsce, także wtedy graliśmy najlepiej. Najbardziej się, że tak powiem, była zgrana paczka na i
i na treningach, i na boisku, no, była po prostu ta chemia w zespole i wtedy osiągaliśmy swoje najlepsze rezultaty. Drugie miejsce o czym świadczy. Wiedzieliśmy, że w drugiej lidze będzie ciężko, ale staraliśmy się, skoro wywalczyliśmy sportowo ten awans, to chcieliśmy po prostu spróbować, jak to jest w drugiej lidze. Czy dzisiejsze Chili Amigos z ówczesnym Chili Amigos, o którym wspominasz, miałoby jakiekolwiek szanse na korzystny wynik? Trudno powiedzieć. Myślę, że było 2-1 dla tej pierwszej drużyny. No kurczę, to tak dosyć optymistycznie. Dobra, Michał, jeszcze nie kończymy, jeszcze tutaj chwileczkę, jeszcze kilka pytań. Powiedz mi taką rzecz, graliście z różnymi drużynami w siatkarskiej lidze Trójmiasta, z tymi trzecioligowymi, z tymi drugoligowymi, z tymi, które obecnie biją się awans do pierwszej klasy rozgrywkowej. Jak miałbyś sobie tak przypomnieć, która z tych drużyn twoim zdaniem była najmocniejsza i o której sobie pomyślałeś, kurde, no to naprawdę są kozaki i że my tutaj nie mamy przeciwko tym rywalom czego szukać? Ja wiem, czy była taka drużyna w drugiej lidze, na pewno zespoły były poza naszym zasięgiem, tak? Walczyliśmy tak na dobrą sprawę, wszystkie mecze, które rozgrywaliśmy, to tak do tej dziesiątki, pamiętam jeszcze te nasze hura optymistyczne i tak dalej, jak graliśmy szachmatem i udało nam się 10 punktów zdobyć, tak? Także powiedzmy ta radość po wywalczeniu jednego punktu w drugiej lidze też była, że tak powiem, uwieczniona na zdjęciach. Także, także myślę, że wiadomo, no to były zupełnie zespoły poza naszym zasięgiem. Także my to doskonale o tym wiedzieliśmy, ale mimo to chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak to jest. Myślę, że poziom trzeciej ligi jest zdecydowanie wyższy niż to, co zaczynaliśmy. Tak? Także tu każdy, prawda jest taka, że ja uważam, że jednak jeżeli chodzi o zamknięcie ligi, ta ilość zespołów ograniczona powoduje, że poziom co roku się podnosi. To trzeba naprawdę walczyć i że tak powiem, próbować znaleźć kogoś na rynku, który to jest po prostu no, wzmocnieniem dla zespołu. Tak? Do niedawna byliście jedną. O, w zasadzie najbardziej utytułowaną trzecioligową drużyną, najwięcej gdzieś tam multimedaliści można powiedzieć. Myślisz, że jeszcze jesteście w stanie kiedyś na ten poziom skoczyć do tego podium, czy jednak pociąg odjechał już za daleko? Znaczy, gdybyśmy, że tak powiem, funkcjonowali i, że tak powiem, była chemia w zespole, to myślę, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę o te czołowe lokaty. Aczkolwiek no, czas jest nieubłagalny, no i młodsi już nie będziemy. No pewnie tak, niestety, jak każda inna drużyna. Tak, także no, my widzimy, że zespół po przeciwnej stronie, no to powiedzmy, niektórzy mogliby być naszymi synami, także to już się... Tak łatwo nie jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, aczkolwiek no wiadomo, próbujemy. Chwilę temu padło słowo klucz, chemia. Czy ta chemia w drużynie Chili Amigos jeszcze jest? Czy jesteście Amigos poza boiskiem? Czy no, w pewnym sposób te słabe wyniki sprawiły, że atmosfera również się posypała i jest więcej nerwów niż jakiejś tam pozytywnej energii? Zawsze tak jest, że sukcesy budują tą chemię. Tak? Jeżeli wygrywamy i albo przynajmniej powiedzmy walczymy na boisku, to każdy wie, że jak to się nazywa, że po prostu mamy te umiejętności i tak dalej. A jeżeli powiedzmy przegrywamy po słabym meczu i tak dalej, czy powiedzmy nie jesteśmy w stanie wyjść 10 punktów, no to wiadomo, że ta sytuacja w zespole jest zdecydowanie gorsza, no i no, ale próbujemy jakoś z tym walczyć i wstawać kolejny raz naładowani i próba wygrania meczu. Ale nie dochodzi jeszcze do jakichś dantejskich scen na parkingu, nie bijecie się jeszcze? Nie, myślę, że jesteśmy na tyle dorosłymi osobami, że do takich scen raczej nie dochodzi. Zresztą znasz naszych, wiesz doskonale, że jakoś nie jesteśmy zbyt wylewni na boisku, jeżeli chodzi o poza jakieś tam sporadycznymi sytuacjami, raczej jesteśmy fair i staramy się, żeby taki sygnał po nas pozostał, jeżeli będziemy grali dalej, a może nie wiem. No, na razie takie rzucam luźne słowa. No kurczę, to dosyć poważnie się na koniec zrobiło. Życzę, żebyście przetrwali ten kryzys. Michał, życzę zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu, jak każdej innej drużynie. Coś jeszcze do dodania, czy idziemy się myślę, że to wszystko. Do zobaczenia na sali. Dzięki. Dzięki.